Witam Państwa, dzień dobry, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlag, a także na Chrobry Szlag Ekstra. Jeszcze parę dni nam zostało tego bana, już odliczamy dni do końca, do powrotu na ten duży kanał. A kontynuujemy nasz cykl podsumowań po 11 listopada, Marszu Niepodległości i innych marszach, które przeszły przez Polskę w różnych miejscowościach. Odbywały się też inne wydarzenia, no ale te marsze tak się sprzęgnęły ze Świętem Niepodległości już od kilku lat. No i też one są zawsze najbardziej efektowne i najlepiej dostrzegalne. A moim Państwa gościem Mariusz Krogulski, prezes Stowarzyszenia Wolna Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Czołem, witam serdecznie. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, a także wspierania naszego kanału finansowo. Zaczniemy od tego, co największe, co wszyscy widzieli, więc będzie najprościej jakby podejść do oceny. Marsz Niepodległości w Warszawie po raz kolejny upaństwowiony, ale tym razem, cytując samych organizatorów, już nie było tak jak 3 lata temu przykładania pistoletu do głowy. Było raczej taka, była pełna komitywa i pełne porozumienie. Politycy nawet partii rządzącej, wiem, że pan też był, żeby zaobserwować, co tam w Warszawie będzie się działo na marszu. No ja akurat nie byłem, więc właśnie dokąd pomaszerował 12 Marsz Niepodległości? Tak, jak pan słusznie zauważył, w 2018 był kij, tym razem była marchewka i to się dało zauważyć po wypowiedzi prowadzącego marsz Roberta Bąkiewicza. Ja przyznam się, że do ostatniej chwili, czyli właściwie dzień przed uroczystościami, jeszcze się zastanawiałem, czy iść na ten marsz, czy może gdzie indziej pojechać, czy może nawet zostać w domu, ale no, przeważyła taka ciekawość. No bo wiem, że to już nie jest ten marsz narodowy, na który chodziliśmy jeszcze kilka lat temu. Jest to marsz już podkupiony przez PiS. Natomiast, żeby się przekonać, jak to jest faktycznie, no to po prostu warto było pójść, zobaczyć. I kilka takich moich spostrzeżeń. No przede wszystkim marsz był wielki, tak? To trzeba przyznać, że było tam, tak jak podają media, czy może bardziej środowiska Roberta Bąkiewicza, do 150 tysięcy. No i myślę, że tyle mogło być, bo porównywałem z tym największym marszem w 2018, gdzie był taki tłok, że nie można było paru kroków zrobić. Trzeba było iść równo, wszyscy równo musieli iść, żeby ten marsz ruszył. Tym razem było trochę luźniej, ale też było bardzo dużo ludzi. Na pewno nie było to kilkadziesiąt tysięcy, a sporo ponad 100. I to jest jakby sukces, można powiedzieć, Roberta Bąkiewicza i myślę, że PiS-u, bo tak jak mówię, ten marsz już został podkupiony przez PiS. No, chciałbym tutaj przede wszystkim właściwie się wyrazić, żeby zostać dobrze zrozumiany, bo pisałem na Facebooku na ten temat i zostałem zrozumiany opacznie przez niektórych. Chciałbym powiedzieć tak, doceniam marsz jako wielkie wydarzenie narodowców i patriotów. To oczywiście tak jest i tak pewnie długo będzie, bo większość ludzi, myślę, że, no nie będę tu procentami rzucał, ale na pewno ogromna większość idzie w tym marszu dlatego, żeby wyrazić swoje uczucia patriotyczne, przywiązania do ojczyzny, do polskości, do polskich barw, hymnu i wszystkiego, co wiąże się z Polską, tak, i z polskością. Także tutaj nie można oceniać samych uczestników marszu. Oczywiście oni byli z tych pobudek zapewne narodowych i patriotycznych. I to tutaj można powiedzieć, że dobrze, że się odbył, tak, bo jednak to był największy marsz w Polsce i plus jest ten, że te środowiska właśnie narodowo-patriotyczne mogły pokazać, że są jednak zjednoczone, jeśli chodzi o sprawy polskie, że ta jedność jakaś jest, tak? Ona się objawia w zasadzie tylko na takich ważnych wydarzeniach niestety, w innych sytuacjach tego nie widać. No ale jest to mimo wszystko budujące, bo pokazuje, że w trudnych sytuacjach być może też moglibyśmy się zjednoczyć i wspólnie działać dla dobra Polski. My, czyli narodowcy i patrioci, czyli środowiska, myślę, i
związane z Prawem i Sprawiedliwością, w sensie wyborców, bo mówię o środowiskach wyborców, a nie partyjniaków, i środowiska narodowe. Także to jest ten plus marszu i wydaje mi się, że chyba jedyny. Natomiast jeśli chodzi o inne kwestie, no zauważyłem, tak porównując z poprzednimi marszami, że po pierwsze na wstępie przemawiał tylko Robert Bąkiewicz, co wcześniej się chyba raczej nie zdarzało, bo pamiętam, że przemawiali narodowcy, przemawiał Robert Winnicki chyba nawet jeszcze w zeszłym roku na marszu, jeszcze inni liderzy tych środowisk narodowych. W tym roku tego nie było. To mnie bardzo zastanowiło, bo pokazuje, że no, te wypowiedzi innych liderów mogłyby być niewygodne na początku marszu. Bo to mówię o początku marszu, bo na końcu rzeczywiście też inni się wypowiadali, ale tu początek jest najważniejszy, tak? Bo to wszyscy słyszą i widzą, tak? Mniej osób się interesuje tym, co na końcu, a media już bardzo rzadko. Czyli pierwsze to, że zabrano głos innym przedstawicielom środowisk narodowych. Po drugie, wypowiedź Roberta Bąkiewicza była bardzo taka ostrożna, bym powiedział. Co mnie zaskoczyło, to, że posługiwał się notatkami. To też w zeszłym roku nie zauważyłem tego, żeby korzystał z notatek. W tym roku właśnie zaglądał do notatek i no, starał się używać takich sformułowań, jakie miał tam zapisane, tak? Nie można było mówić z pamięci, bo można by było coś pominąć, coś źle ująć albo kogoś określić inaczej niż powinno być. Takie odniosłem wrażenie. Były kwestie tutaj zależności od Unii Europejskiej, od Niemiec. Były kwestie tutaj jakiegoś takiego konfliktu politycznego z Rosją. Nic nie było o Ameryce, co mnie zaskoczyło. Nic nie było o ustawie 447. W tym roku ona w ogóle nie istniała i problem uroszczeń żydowskich w ogóle się nie pojawił w tym przemówieniu i w ogóle na marszu o tym też nie było mowy, nie było żadnych haseł w związku z tym, czyli jakby nasz sojusznik, a właściwie pisowski sojusznik, został całkowicie pominięty. Natomiast był spory atak na Niemców i w sumie dobrze też, tak, bo do Niemców też mamy sporo zastrzeżeń i też od Niemców oczekiwalibyśmy pewnych rekompensat przynajmniej, tak, za wojnę. Także, że to dobrze, że się pojawił, ale mówię, wszystko to było tak ułożone, żeby kogoś nie urazić, a pewnych drażliwych tematów, zbyt drażliwych, nie poruszać. Tym drażliwym tematem jest właśnie chociażby ustawa 447, zależność od Stanów Zjednoczonych, wojska amerykańskie w Polsce, które budzą wiele kontrowersji. Także wszystko było bardzo ostrożne. Natomiast było wyraźne wsparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego i to też zastanawia, bo ja rozumiem, że jako Polacy i narodowcy też powinniśmy wspierać te działania rządu, które służą Polsce. Jeżeli była mowa na przykład o obronie granicy wschodniej z Białorusią, to oczywiście wszyscy powinniśmy tutaj jednym głosem zakrzyknąć: brońcie tej granicy, nie ustępujcie, nie wpuszczajcie nachodźców. I bardzo dobrze, że ten temat się pojawił, tylko że no myślę, że bardziej politycznie z ust narodowca by to zabrzmiało, gdybyśmy powiedzieli: wspierajmy działania rządu, które służą Polsce, tak? Między innymi obrona granicy. Natomiast tam był wyraźny apel, z pewnym zastrzeżeniem oczywiście, ale apel, żeby wspierać rząd Mateusza Morawieckiego, tak? Czyli takie ukierunkowanie już na, takie troszkę zakamuflowane może, na wspieranie PiS-u. Tak ja to odebrałem, nie wiem jak inni uczestnicy marszu, ale dla mnie to było wyraźne jednak, chociaż odrobinę zakamuflowane, ale jednak wyraźne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. I to mi się nie podobało, ale to też pokazuje, że jednak PiS wymaga i skoro dał jakieś pieniądze tutaj Robertowi Bąkiewiczowi, no to oczekuje jakiegoś tutaj, prawda, odzewu, tak? I ten odzew się pojawił. Ja wcześniej mówiłem w tych wywiadach, że jestem bardzo ostrożny w ocenach co do Roberta Bąkiewicza. Nie chcę się wypowiadać tak z wyprzedzeniem, że trzeba poczekać na
prawda, czyny, prawda, efekty działań. No i tutaj właśnie one się bardzo szybko pojawiły, szybciej niż oczekiwałem. No właśnie, tutaj pamiętam, jak niektórzy się bardzo spierali też ze mną, kiedy ja przed marszem, tak około tydzień czy nawet więcej, wypuściłem taki komentarz, który był okraszony cytatem, po prostu wyciętą wypowiedzią z programu u Michała Rachonia, gdzie był Robert Bąkiewicz gościem, gdzie powiedział, że marsz będzie manifestacją poparcia dla rządu. I tak było. No, ja jestem na tę retorykę o tyle wyczulony, bo kiedy w 2017 opuszczał Kukiz 15 Adam Andruszkiewicz, to też właśnie mówił dużo o tym, że on chce móc wspierać polski rząd, no w podtekście tam, gdzie to jest słuszne, a tam była ta konfrontacja z Unią, sądy i tak dalej. Skończyło się tym, że Andruszkiewicz jest dzisiaj etatowym funkcjonariuszem PiSu, w randze sekretarza stanu bodajże. No także nie dość, że wspiera polski rząd, to jeszcze się w nim wygodnie umościł. Nie wiem, czy do tego też zmierza Robert Bąkiewicz. No pan mówił o tych notatkach, no ale notatki nie ustrzegły go przed lapsusem, przed krużgankiem oświaty. Żeby nieść krużganek oświaty, trzeba mieć sporo też siły. I też tu padło o pieniądzach, a ja dostałem dzień po marszu takiego SMS-a, że marszowi brakuje 240 tysięcy złotych. Więc czyżby się okazywało, że dotacje to nie wszystko? No tak, tutaj jeśli chodzi o ten lapsus językowy, to pojawił się dwa razy. Te krużganki wystąpiły dwa razy w czasie wypowiedzi Roberta Bąkiewicza. Nikt mu nie podpowiedział, że chodzi o kaganek, no ale jestem w stanie zrozumieć, bo być może jakieś nerwy, może troszkę stres, prawda? No, Najlepszym się zdarza. Najlepszym czasem. Się zdarza, także tutaj do tego mi się specjalnie nie czepiał. Natomiast no, szkoda, że mu kolega Paweł nie podpowiedział, który stał za Robertem i mógł mu na to zwrócić uwagę. No ale stał nieruchomo i się tylko przysłuchiwał. Tu jeśli chodzi o jeszcze na co chciałbym zwrócić uwagę, czego nie zauważyłem w zeszłym roku i we wcześniejszych latach, że były transparenty klubów Gazety Polskiej. Gazeta Polska na Marszu Niepodległości w tym roku miała, można powiedzieć, swoją kolumnę, tak? I ona była bardzo wyraźna. No, oczywiście była też kolumna Obozu Narodowo-Radykalnego. Oni zawsze idą razem, także są widoczni, prawda? I mniej widoczna kolumna Ruchu Narodowego, bardziej rozmyta. Tych flag nowych Ruchu Narodowego, granatowych, było niewiele. Było kilka czerwonych, czyli tych już, które powinny wyjść w zasadzie z użycia. No i większość narodowców miała flagi biało-czerwone, także troszkę to środowisko było tym razem mniej widoczne. Natomiast no, mówiliśmy tutaj o zależnościach takich pieniężnych. Tak? No, no niestety tutaj Robert Bąkiewicz, no, skoro przyjął takie pieniądze, to widać wyraźnie, że no ma te zobowiązania i to widać chociażby właśnie w wypowiedzi u Rachonia, prawda? Ja uważam tak, że jeżeli czujemy się narodowcami, to oczywiście wspieramy silny polski rząd. Natomiast wszyscy dobrze wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie realizuje polskich interesów, a jeżeli już, no, gdybyśmy tak szczegółowo to rozpatrywali, to bardzo niewiele polskich interesów realizuje, natomiast przede wszystkim obce interesy i wspieranie rządu, czyli taka retoryka, że wspierajmy rząd Mateusza Morawieckiego, to jest co najmniej nieporozumieniem, tak? Powinniśmy wspierać tylko te działania, które służą Polsce. Tych działań niestety jest mało. No, mówiliśmy tutaj o problemie granicy i tu rzeczywiście dobrze by było wspierać, ale przede wszystkim należałoby, jeśli już jesteśmy przy tym temacie, to należałoby przede wszystkim wymóc na osobach decyzyjnych, żeby wreszcie podjęły porządną decyzję, jak mamy bronić granicy. Mówię tutaj o Straży Granicznej i Policji, bo na razie wygląda na to, że ci policjanci i strażnicy graniczni, którzy tam są, oni nie bardzo wiedzą,
na co mogą sobie pozwolić. Te ich działania są bardzo ostrożne, czasami żałosne, czasami zabawne, bo spryskiwanie kogoś, kto tnie drut, nie wiem, jakimś środkiem chemicznym, to trochę chyba za mało, jeśli chodzi o obronę granic. Uważam, że te działania powinny być bardziej radykalne, ale myślę, że przede wszystkim minister tutaj boi się podjąć jakąś bardziej zdecydowaną decyzję, być może w obawie o echa tego wydarzenia później w Europie czy na świecie. A przecież mówimy o obronie i granicy polskiej, i granicy Unii Europejskiej. Przypomnę, że no, w słusznie minionych czasach komunizmu żołnierze wiedzieli, jak reagować, tak? Wtedy używali ostrej amunicji, nawet w ostateczności. Oczywiście obecnie nie namawiałbym nikogo do czegoś takiego, ale pamiętajmy, że policja ma broń gładkolufową i może użyć kul gumowych, których używa bardzo chętnie i dość często chociażby używała na marszach niepodległości. Także jeżeli tam nie było skrupułów i chyba nawet jeszcze to już był pewnie poprzedni minister, ale nie miał skrupułów, żeby policja używała tutaj takich środków wobec Polaków, patriotów, to myślę, że tym bardziej powinna zastosować je do obrony naszych granic, tak? Nie mówię tutaj o celowaniu w twarz, tak jak zdarzało się na Marszu Niepodległości, ale można i w nogi, można w korpus, a można po prostu na postrach, tylko w powietrze, tak? Ale myślę, że to też mogłoby zadziałać skuteczniej. No, ale to marsze to nie tylko Warszawa, marsze to również inne miasta. Było dużo tych wydarzeń, zawsze są marsze w Szczecinie, we Wrocławiu, w tym roku był też marsz w Kaliszu. Nawet ktoś mi jeszcze teraz podesłał, że Stanisław Żółtek coś tam robił w Krakowie, tego to nawet jeszcze nie zbadałem, widziałem tylko jakieś zdjęcie, ktoś mi przesłał tutaj na Facebooku. No ale jest sporo tych inicjatyw. Czy pana zdaniem będzie ich jeszcze więcej? Bo wychodzi na to, że można powiedzieć, Marsz Niepodległości staje się takim spacerem, marszem takiego spokojnego centrum. Szkoda, że do tego spokojnego centrum zalicza się też duża część środowisk, które organizowały ten marsz na początku i wtedy był to marsz naprawdę antysystemowy. No i czy właśnie te środowiska takie wyraziste i radykalne powinny szukać takiej alternatywy, bo wśród tych, które wzięły udział w Marszu Warszawskim, jeszcze żeby o niego zawadzić i jakby zamknąć ten wątek, właśnie było, że my walczymy o to, żeby ten marsz pozostał taki wyrazisty, jakim był. Przywrócić jego pierwotne oblicze, no ale ci ludzie toną w tłumie. Dokładnie tak. Jeśli chodzi tutaj właśnie o tą wypowiedź, żeby zachować jakby ideę Marszu Niepodległości, to niestety to są już w tej chwili jakieś pobożne życzenia, albo może nawet mydlenie oczu uczestnikom marszu, tym obecnym i przyszłym. Ja myślę, że już w tej chwili nie ma możliwości, żeby ten marsz zachował swoje wcześniejsze oblicze. On jest po prostu w tej chwili przejmowany, czy już przyjęty przez partię rządzącą i ta partia na pewno nie pozwoli sobie go wydrzeć z rąk. Myślę, że ta zależność będzie coraz większa i no, przejmowanie marszu albo będzie siłowe, albo może, co bardziej prawdopodobne, podobne jak teraz, czyli na zasadzie marchewki, tak, że dajemy coś Robertowi Bąkiewiczowi czy jego środowisku i wymagamy, tak, także raczej nie miałbym tu nadziei, że Marsz Niepodległości zachowa tą wcześniejszą formułę. Natomiast podejrzewam, że będzie się odbywał, tak, bo dla Prawa i Sprawiedliwości taki marsz już spokojny i w tle z poparciem dla partii rządzącej, poparciem środowisk patriotycznych, bo to głównie do tych środowisk PiS stara się jakoś przemówić, oczywiście mydląc oczy przy okazji, ale myślę, że to jest bardzo wygodne dla Prawa i Sprawiedliwości, bo pokazuje też
jakąś siłę, tak? Jeżeli porównamy to z marszami lewackimi, tych kodowcami, tymi błyskawicami, no to tutaj jednak zdecydowanie przeważa to środowisko patriotyczne i bardzo dobrze, ale mówię, to Prawo i Sprawiedliwość na pewno będzie chciało to wykorzystać. Także złudzeń bym tutaj nie miał. Jeśli chodzi o marsze, no w Szczecinie rzeczywiście był dość spory marsz, we Wrocławiu, w Kaliszu się też odbywała manifestacja. No myślę, że jakbyśmy mieli tak porównać marsz warszawski i pozostałe, no to moim zdaniem ten marsz wrocławski miałby największe szanse, żeby stać się w przyszłości prawdziwym marszem narodowym. Tam oczywiście padały hasła, które wielu ludziom by się może nie podobały, ale uważam, że to są akurat słuszne hasła, tak? To, że komuś się nie podoba, to nie znaczy, że nie należałoby ich artykułować, dlatego że mamy konkretne żądania, konkretne oczekiwania i konkretne też zastrzeżenia i te właśnie rzeczy trzeba w taki sposób artykułować, jak to było właśnie we Wrocławiu. Także chciałbym, żeby ten marsz wrocławski się rozwijał, żeby był jeszcze większy. Natomiast dobrze by było i myślę, że tak też w tą stronę będzie szło, żeby marsze czy inne wydarzenia, bo to przecież nie musi być marsz, może być pikieta, może być no, coś innego, nawet jakaś sesja naukowa. W Łodzi słyszałem, że odbywało się coś właśnie w tym rodzaju, jakiejś takiej sesji czy konferencji, czy w jakiejś innej formie można coś takiego przygotować i to też będzie miało swój sens. Chodzi przede wszystkim o to, żeby podkreślić, że świętujemy niepodległość Polski. Mam nadzieję, że takich wydarzeń będzie coraz więcej i tak naprawdę w tą stronę powinno to zmierzać, tak? Że nie tylko Warszawa, że robimy zlot raz w roku w Warszawie, a później się rozchodzimy i wszystko jakby przycicha, zanika, tylko organizujemy we wszystkich większych ośrodkach, dlatego że no choćby plus byłby taki, że te środowiska później w tym miejscu będą nadal żyły, pracowały, mieszkały, będzie można się spotykać i tak naprawdę będzie można utrzymywać więzi, tak? Czyli te środowiska będą się konsolidowały. Jeżeli organizujemy coś w Warszawie, no to aż tak nie konsoliduje, prawda? Oczywiście przyjeżdżają do Warszawy różne grupy, one się też organizują w terenie, no ale nie wiem, jak wygląda sprawa po marszu. Być może już się po prostu rozchodzą, a skrzykują się na parę tygodni przed marszem warszawskim. Także myślę, że lepiej by było, gdyby te środowiska jednak zadbały o to, żeby coś na miejscu organizować. Może być skromniej, nie musi być marsz, może być coś innego, ale żeby zaznaczyć, że środowiska patriotyczne są w całej Polsce, tak? I że są wystarczająco silne, żeby coś dobrego zorganizować. Także myślę, że tak to powinno wyglądać. No ta dyskusja to się toczy już od jakiegoś czasu właśnie, czy to świętować w formie centralnej, czy w formie rozproszonej. Teraz jakby wprowadzono w ogóle do tematu, czy świętować w ogóle 11 listopada, czy szukać jakichś innych dat. Ja już abstrahując od całej dyskusji historycznej, której można by poświęcić cykl osobnych programów, no to jest taka kwestia realistyczna, że ponieważ 11 listopada jest dniem wolnym od pracy, jest tym dniem, w którym jest dużo łatwiej cokolwiek zorganizować, nawet taką konferencję jak nasza, ta konferencja pracownicza niepodległość, czy jakieś marsze, pikiety, obchody, składania kwiatów, etc., niż w jakikolwiek inny dzień, przynajmniej w tym okresie. I jest w ogóle kwestia, czy jest, niektórzy podnoszą właśnie, że święto niepodległości nie bardzo pasuje do obecnej sytuacji w Polsce, bo ta niepodległość jest problematyczna. No na pewno procent tej niepodległości jest problematyczny, dlatego no znowu nam wraca tutaj jak bumerang właśnie marsz warszawski jako marsz prorządowy, że jest to zwłaszcza wobec tego rządu takie marsze prorządowe, no jest dosyć nieciekawe. I tym bardziej należałoby się też zastanowić, że no wrócę jeszcze do tego Marszu Warszawskiego na chwilę, że mamy teraz Marsz Państwowy, być może już tak zostanie,
ale może się zmienić władza i wtedy należy sobie zadać pytanie, co wtedy z marszem w Warszawie? No właśnie, myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, bo jeżeli mówimy o świętowaniu niepodległości, to tutaj raczej należałoby liczyć na te środowiska patriotyczne, czyli moim zdaniem przede wszystkim na prawo, tak? Narodowcy, nawet i ci, którzy głosowali na PiS, bo niezależnie od tego, co sądzimy o PiSie, no to wyborcy są to ludzie myślący patriotycznie. Oni po prostu zostali w jakiś sposób oszukani przez Prawo i Sprawiedliwość, które miało inne hasła w kampanii wyborczej, co innego w tej chwili realizuje, tak? Znam wiele osób, które popierały PiS, a w tej chwili mówią, że to była pomyłka, że PiS w ogóle odszedł od tego, co wcześniej deklarował. Także ludzie są zawiedzeni PiS-em. Natomiast mimo wszystko elektorat PiS-u to są zdecydowanie ludzie myślący patriotycznie. Natomiast gdyby, nie daj Boże, nastąpiła zmiana opcji na lewicową, to takie marsze nie miałyby chyba racji bytu. Na pewno nie ze strony środowisk właśnie tych lewicowych. Myślę, że wtedy odbywałyby się uroczystości w stylu, czekoladowego orła, który promował prezydent Komorowski, czy jakieś inne, podejrzewam, że bardzo skromne uroczystości. Być może bardzo szybko nawet zrezygnowano by z tego na rzecz jakichś prounijnych. Tak? Myślę, że to te środowiska raczej są niechętne świętowaniu naszych rocznic narodowych. Tak? Wolałyby, żeby następowała szybka integracja z Unią i do tej integracji takie właśnie obchody raczej są niewygodne. Natomiast jeśli chodzi o datę 11 listopada, no oczywiście tutaj ten spór myślę, że będzie trwał jeszcze dość długo. Oczywiście można by tu przyjąć inną datę, czy czerwcową, czy październikową. No tak, ale to myślę, że to są jakby sprawy troszeczkę może drugorzędne, dlatego że najważniejsze jest to, że około 1900, a właściwie nawet w 1918 roku faktycznie odzyskaliśmy niepodległość, no bo już funkcjonowały polskie urzędy, polskie wojsko tworzyło się od początku listopada, walczyliśmy o granice, także ja osobiście co do daty bym się tak nie spierał. Oczywiście uważam, że niektóre są bardziej uzasadnione, inne mniej. Ten 11 listopada w zasadzie wcale, tak? Ale jeżeli już od długiego czasu świętujemy, to kwestia uzgodnień tylko, tak? Tu specjalnie bym się nie upierał przy jakiejś innej, ale też uważam, że ta 11 listopada też nie musi być obowiązująca, tak? Można to zmienić. Natomiast, jeśli chodzi o marsze, póki mamy rządy jeszcze tej nawet pseudoprawicy pisowskiej, no to myślę, że marsze się utrzymają, tylko że będą coraz bardziej, to czy mówię głównie o Marszu Warszawskim, bo on jest w tej chwili już upaństwowiony i on będzie się odbywał dopóki będzie potrzebny PiS-owi do tego, żeby wspierać propagandę, tą pseudopatriotyczną propagandę pisowską. No to jeszcze trochę z refleksja z innej beczki. Pierwsze marsze niepodległości były takim impulsem, że powstawały właśnie różne grupy oddolne. Najczęściej to było w konwencji narodowe, prawda, miasto. Różne takie grupy powstawały w 2011, 12, 13, może jeszcze nawet 14. Czy jest szansa, że teraz jakiś taki impuls właśnie oddolny będzie? No bo mówimy o tych oddolnych obchodach, żeby były właśnie organizowane różne wydarzenia gdzieś lokalnie czy regionalnie, ale ktoś to musi zrobić. Nie zrobią tego raczej struktury scentralizowane z tego tytułu, że dla nich też łatwiej jest zebrać wszystkich swoich aktywistów w jedno miejsce. I czy jest szansa na taki impuls, czy na przykład mniemana pandemia może być takim impulsem?
Czy pandemia? Być może tak. To zależy od tego, jak bardzo ludzie będą czuli się zniewoleni pandemią. Jeżeli będą wprowadzane kolejne lockdowny, to z pewnością tak, z pewnością nastąpi reakcja, kontrreakcja, tak? Czyli ludzie, na pewno Polacy będą się organizować i będą występowali wprost przeciwko wszelkim obostrzeniom, a zwłaszcza tym, które drastycznie, wyraźnie ograniczają wolność. Natomiast jeśli chodzi o osobę jakąś, tak, czy grupę ludzi, która pociągnie, no myślę, że w tej chwili jest to bardzo trudne. Tak naprawdę nie mamy takiej grupy, która by miała na tyle duże poparcie, żeby pociągnąć jakieś rzesze Polaków do chociażby do marszów czy innego typu wystąpień. Niestety tutaj Konfederacja, na którą wielu z nas liczyło, zawiodła i myślę, że nie odbuduje już swojego poparcia, chyba że coś, no nie wiem, chyba że wykorzysta kolejny lockdown, który mógłby się zdarzyć i wtedy, jeżeli zacznie działać rzeczywiście zdecydowanie, no to być może jeszcze odbuduje to zaufanie. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że nie, bo i środowiska Roberta Bąkiewicza już, jak wiemy, dużo straciły przez marsz, który został oddany PiS-owi, i Ruch Narodowy staje się coraz słabszy, coraz mniej wyrazisty. Wypowiedzi liderów pokazują, że pewne kwestie istotne dla narodowców stają się dla liderów niewygodne. Tutaj można by się tylko zastanawiać, dlaczego, tak? Ale to już nie będę roztrząsał tego. Natomiast zdecydowanie Ruch Narodowy również traci jeszcze jakieś, myślę, że spore poparcie ma Grzegorz Braun. Mówię tutaj o tej prawej stronie Konfederacji, także być może cała nadzieja w Grzegorzu Braunie, że jeszcze on zdoła jakoś pociągnąć za sobą trochę więcej zwolenników. Ale raczej specjalnie bym sobie tutaj nadziei nie robił. Myślę, że jeżeli mówimy o inspiracjach, to raczej należałoby liczyć na lokalnych liderów, czyli przede wszystkim na grupy osób, które się organizują w różnych miastach w celach patriotycznych, narodowych, na przykład związanych z tym, co nas otacza, tak, z sytuacją w mieście, z samorządem, z tym, co się tam dzieje, z grupy, które będą walczyły o to, żeby im się żyło lepiej w miejscu, w tej małej ojczyźnie. I tutaj bym upatrywał jakieś szanse na to, żeby powstał właśnie taki ruch oddolny i o dużym zasięgu. Oby takich grup był jak najwięcej, ale to trzeba propagować właśnie takie działania oddolne. Organizujmy się oddolnie i starajmy się przygotować do najbliższych wyborów samorządowych i przejmować samorządy dla nas, dla wszystkich Polaków, czyli przez osoby, które chcą dobra Polski, patrioci, narodowcy. I to myślę, że już tyle na dzisiaj. Taki flash i krótka ocena wydarzeń, które miały miejsce 11 listopada. Pewnie jeszcze parę programów na ten temat będzie, ale ten już kończymy. Moim Państwa gościem był pan Mariusz Krogulski, prezes Stowarzyszenia Wolna Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkie Polsce. Czołem. Dziękuję bardzo Państwu również za wysłuchanie, za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do jego udostępniania, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, a także do wspierania naszego kanału finansowo. Dane są w opisie, w przypiętym komentarzu. Tam też jest link do zakupu różnych ciekawych publikacji. I tu już kończymy. Dziękuję bardzo Państwu. Do zobaczenia.